Burmistrz poprzez urząd chwali się super osiągnięciami w remoncie dróg do tego stopnia, iż stworzono pojęcie jumbostrady. Po dekadach bezczynności podjęto działania z zastosowaniem nie najtańszej technologii stosowanej w budownictwie drogowym od lat 60. ubiegłego wieku. Droga z płyt typu jąb nie tylko nie jest tania, ale także nie zapewnia bezpieczeństwa i wysokiego standardu komunikacyjnego. To droga dobra do wożenia obornika, kartofli czy skąd indziej buraków. Należy dodać, że faktycznie część społeczeństwa jednak może nazwać się szczęściarzami w porównaniu do innych, którzy muszą brnąć w błocie, ale tego od lat nie dostrzega ani urząd, ani włodarz. Dla porównania chcemy pokazać drogę wyremontowaną przy wsparciu środków gminy Sztum, całkiem przypadkiem zapewne biegnącej obok działek budowlanych należących do burmistrza. Jakaż różnica, prawda? Czyli jak się chce, to można. Zapewne burmistrz miał świadomość wpływu poprawy jakości drogi na atrakcyjności swoich działek, a co za tym idzie, też wzrostu ich ceny. Działania takie odsłaniają kolejne metody działań urzędu i samego burmistrza, podkreślające, jakie jest prawdziwe podejście władz do problemów, z jakimi od lat borykają się mieszkańcy gminy Sztum.